Boom, cześć, siemanko, z tej strony Patryk, witam was w kolejnym odcinku z Jak budować w Minecraft na moim kanale. Znajdujemy się na poprzedniej działce, jak widzicie, to jest ten domek, nasza potężna willa. Jeżeli jeszcze jej nie widzieliście, zachęcam was do spojrzenia w poprzedni odcinek. Na grupce pewnie już ktoś wstawił, chociaż nie pamiętam, czy ktoś już wstawił, czy nie, wnętrze tego domku. A dziś pokażę wam, jak zbudować willę, którą na grupie podesłał mi jeden z moich widzów. Bo na grupie stworzymy, oczywiście na grupie stworzony taki specjalny post, pod którym możecie dodawać grafiki z grafiki Google, domków, jakie chcecie, żebym wybudował, i ja wtedy sobie wybiorę jakiś i wybuduję. Ten pomysł podesłał mi Łukasz Kwapień. Jeżeli tak jak on chcecie znaleźć się na odcinku, zapraszam was na grupkę, tam pod specjalnym postem możecie wkleić zdjęcie na przykład jakiegoś domku. Jeżeli wam się będzie podobało, jeżeli mi się spodoba, To wybudujemy ten domek. Także Łukaszu, pozdrowienia dla ciebie. To jest ten twój domek, który chciałeś, żebym wybudował. Tylko że wstawiłeś mi grafikę od tej strony. Także to jest ten domek dokładnie. I teraz wam pokażę, jak go wybudować. Także jeżeli chcecie, tak jak mówiłem, znaleźć się na odcinku, to zapraszam was na grupkę, do której link jest w opisie. Tam w specjalnym poście, do tego przeznaczonym, przypiętym na samej górze, możecie wstawić zdjęcie jakiegoś domku. I wtedy, jeżeli mi się spodoba, to go wybudujemy. Ok, jak widzicie, to sobie przygotowałem już szablon. Na początku tutaj macie tak o, cały domek, ogólnie te linie, biała linia cała, jest 13 kratek. I tutaj linia z desek jest również 13 kratek. I teraz tyle, będę wam mówił po kolei odstępy. Tu macie 1, 2, 3, 4, 5, później jedną glinę, później będą drzwi, później 3 gliny, tylko 2 w tą i 2 w tą. Później 1, 2, 3, 4, 5 drzwi garażowe. I z tyłu macie tak o. 1, 2, 3 ściana, 1 okno, ściana, drzwi, ściana, okno, ściana i również okno. Te okna są ze sobą równe w tym samym miejscu. Na początku podnieśmy sobie to po prostu na wysokość, powiedzmy 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Tu na wysokość 3. Bo tu będą drzwi nasze. W taki oto sposób. Tutaj oczywiście będzie szło coś takiego. Takie zadaszenie tu zrobimy. Ono idzie na równo z tą ścianą. No i tutaj odtąd będzie szła takie łącze, będzie szło takie łączenie oddzielające szybę z parteru od szyby z pierwszego piętra. Także teraz możemy sobie tutaj również położyć już drzwi nasze garażowe, które są zrobione z wełny, ponieważ ta wełna bardzo ładnie nam kontrastuje. I tu oczywiście idzie już białe, idą białe deski. W taki oto sposób to się prezentuje ten początek. Tutaj oczywiście szyba będzie zrobiona na 2. I później idzie zagięcie już z kwarcu. W taki oto sposób. Czyli łączna wysokość to będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kratek wysokości łącznie będzie miał ten domek. Teraz tutaj możemy sobie zrobić od razu jedno okno. Robimy 2 odstępu. Tu możemy zrobić sobie od razu kolejne okno. Później 2 odstępu. I znowu okno można zrobić, albo można nawet zrobić to okno na 3, jak kto woli. Na 3 myślę będzie ładnie wyglądało, bo wtedy dotąd będziemy mieli garaż. Dotąd będziemy mieli garaż, tu idzie już ściana. Także akurat będzie tutaj na tej przestrzeni ładnie okno szło. Także moim zdaniem jest to naprawdę ok. Tu sobie oczywiście zabudowujemy. Ten garaż będzie miał wewnątrz 1, 2, 3, 4 na 1, 2, 3, 4, 5. Czyli 4 na 5 garaż będzie miał. I to jest dobre miejsce, żeby sobie zrobić jakiś schowek, albo być może nie sprawdzałem tego,
Może da radę jakoś fajnie poprowadzić schody z garażu na pierwsze piętro, bo schodów również nie będę robił. Schodki zrobicie sobie sami. Tutaj tak samo podnosimy. Tu będą drzwi. Jako że wiecie, ile tu jest, to już nie będę wam mówił. I tutaj również w ten sposób. Teraz tak o. Tutaj sobie prowadzimy już. Powiedzmy do tego etapu, chociaż to było chyba troszkę dalej. Zaraz to poprawimy ewentualnie. Na razie zróbmy sobie dotąd, do tego pierwszego okna. Podłoga cała na górnym piętrze będzie z desek, ale zapomniałem o podłodze na pierwszym piętrze, więc na początku podmienimy sobie jeszcze podłogę, bo później będziecie mówili, że będzie ciemno, także robimy z jasnych desek. Okej, tak to wygląda. Podłogi tutaj nie robiłem ze względu na to, że no w garażu położycie sobie pewnie stone, a drzwi sobie zrobicie tutaj z tej strony i będzie git, nie? Na tam sobie położycie stone i też będzie ok. Także tutaj sobie możemy już położyć to. Okej, i sprawdziłem sobie jeszcze. To idzie dotąd. Dotąd idzie nasza szyba. Nasz balkon. I tutaj oczywiście na tą samą wysokość na razie, powiedzmy na 4, podnosimy sobie kwarc. W taki oto sposób. Skoro to już mamy, chociaż wiecie co, tutaj może zróbmy sobie zamiast, albo nie, dobra, zostawmy to. Zostawmy tutaj w ten sposób. Będzie to najlepiej, myślę, wyglądało, że tak będzie to kontrastowało. No i tutaj sobie również dodajemy deski. Robiąc to w taki sposób ładnie to wygląda. Ok, tutaj robimy szybę na 3. Raz, dwa, trzy. I tutaj na 2. Tak, żeby pierwsze, tak o, dotąd robicie sobie szybę. I później pierwsze dwa garażowe to jest właśnie, właśnie nasza ściana. Dalej sobie ją ciągniemy. Tutaj na tej samej wysokości zrobimy sobie, czekajcie, sobie to ładnie wymierzę. Ok. Czyli tak o, tu zrobimy sobie szybę na 3 i tu na 1. W taki oto sposób to zróbmy. Na 3 i na 1, albo nie, dobra, zostawmy na 3 i na 1. Tutaj zróbmy sobie wyjście na 1 i szybę na 1. Bo tu będzie nasz balkonik, ładny szedł. Także tu będzie sobie szyba, a tu będą drzwi. No i tutaj oczywiście idzie kolejna szyba. Tu sobie podnosimy. I tak, w taki oto sposób się to prezentuje. Ok, skoro zarys mamy zrobiony, możemy sobie teraz przejść jeszcze tutaj do prawej strony. Z jednej strony mają być 4 kratki kwarcu i z drugiej również mają być 4 kratki kwarcu, więc sobie to podnieśmy. Ok, teraz zróbmy sobie tak o. Tu będzie okno, tu będzie ścianka, tu będzie okno, tu będzie ścianka. W taki oto sposób, także to sobie podnosimy na maks wysokość. I teraz tu, gdzie mamy naszą podłogę, robimy sobie jeszcze w taki oto sposób z szarej gliny. Ok. Nasza długość dachu będzie wychodziła dotąd. I dlaczego ja wam to teraz tak mówię troszkę chaotycznie? Ze względu na to, że ja to sobie zaraz będę po prostu przyspieszał i chcę, żebyście wiedzieli, jak to zrobić, żebyście później nie mówili na odcinku, że ja to za szybko zrobię i w ogóle i nie nadążacie. W taki oto sposób. Ok, więc teraz wypełniamy sobie podłogę i wypełniamy sobie dach.
taki oto sposób to wygląda. I teraz spadłem na jeszcze jeden fajny pomysł, którego nie ma w oryginalnym projekcie. Tutaj wyburzymy sobie to w taki oto sposób. I tu będziemy mieli taki wiecie, otwarty jakby... Otwarty salon? Coś w ten deseń? Nie wiem, czy tak to się poprawnie nazywa. Ale w taki oto sposób będziemy mieli tutaj właśnie tak, wiecie, tutaj będzie się nam wydawało, że mamy po prostu więcej przestrzeni i będzie ten dom taki, wiecie, bardziej przestrzenny, fajniej będzie to wyglądało, jak się będzie wchodziło. No i oczywiście teraz wszędzie, gdzie zaznaczyliśmy, dodajemy sobie szyby oraz drzwi. Oczywiście drzwi brzozowe. I w taki oto sposób prezentuje się już cała nasza oszklona willa. Jak widzicie, wygląda ona, jest ona mała, ale wygląda ona naprawdę, naprawdę, naprawdę fajnie. Powiem wam szczerze, teraz jak ją zbudowałem drugi raz. I teraz tak o, w oryginalnym projekcie tutaj ten klocek jest. Ten o, moim zdaniem bez tego klocka, jeżeli wstawimy tutaj glinę, wygląda to troszkę lepiej. Chociaż nie wiem, to już według uznania, dlatego ja ten klocek tu zostawiam. Jeżeli wam się będzie podobało tak, to zostawicie tak. Jeżeli będzie wam się podobało inaczej, to zrobicie inaczej, ok? Tutaj oczywiście jest jeszcze balkon. Robimy go od tej kratki, obok okna, na dwa. I tutaj po krawędziach aż dotąd. Chociaż w sumie nie róbmy go dotąd, zróbmy go dotąd. O. Będzie to, myślę, ładnie. Chociaż nie, dobra, jednak dotąd. To jednak ładnie wygląda, jak to jest trochę większe. I tutaj oczywiście możecie sobie jeszcze zrobić, skoro mamy zrobiony tam ten prześwit, to możecie sobie tutaj zrobić na tą samą szerokość świetlik. Myślę, że to też będzie całkiem spoko wyglądało. Także troszkę pozmienialiśmy odnośnie oryginalnego projektu, ale myślę, że wygląda to naprawdę, naprawdę spoko. Więc teraz zajmijmy się wykończeniem tego z zewnątrz. Na początku zacznijmy sobie od tyłu. Z tyłu budujemy na początku zagrodę na 12. Czyli tylko raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Możecie to również zrobić zamiast tego. Położyć tutaj kwarc i tym razem zrobimy tak, bo poprzednio robiłem z oświetleniem i pokażę wam wersję, jak wygląda z oświetleniem i bez, i tutaj sobie położyć szyby. Moim zdaniem będzie to tak samo ładnie wyglądało. I tutaj, jako że już mamy ten blok, albo dobra, w sumie postawmy jeden jeszcze tako, żeby to wyglądało bardziej jak ogrodzenie. I tutaj sobie podmieniamy. O, w taki oto sposób. Tutaj robimy sobie basen. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, zróbmy na sześć. Tak, żeby było cztery kratki wewnątrz. Tutaj sobie przedłużmy to dotąd. Czyli do tego, albo w sumie dotąd niech będzie większy ten basen. Czyli równo z ogrodzeniem idzie basen. I wokół niego idzie otoczka. W taki oto sposób. Tutaj w basenie ma być wewnątrz raz, dwa, trzy, cztery kratki. W taki oto sposób. Także teraz całe wszystko to, co jest wokół basenu, wyłóżmy ciemnymi deskami. To są chyba świerkowe deski, o ile się nie mylę. No i oczywiście wyłóżmy basen kwarcem, więc ja wam to przyspieszę.
I w taki oto sposób nam się to prezentuje. Tutaj oczywiście jeszcze zapomniałem dodać półpłytek, żeby to lepiej wyglądało, i w sumie tutaj też dodam te półpłytki. Będzie to po prostu, no lepiej wygląda, lepiej to wygląda. W taki oto sposób. No i oczywiście pozostało nam jeszcze wypełnić basen wodą. No okej. I w taki oto sposób się to prezentuje. Tutaj widzicie opcję właśnie bez oświetlenia ogrodzeniowego. A tu widzicie opcję taką samą, jak widzieliście w poprzednim odcinku. Dam teraz noc, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. O, w taki oto sposób wygląda ta opcja w nocy. No i tamta się po prostu nie świeci, tak że będzie trzeba po prostu dodać w basenie oświetlenie, nie? O. Ale moim zdaniem, no, drugi odcinek z rzędu robić to było głupio, więc stwierdziłem, że raczej to będzie lepsze, nie? Chociaż no wygląda może troszkę gorzej, ale może bez tego by wyglądało lepiej. No bez tego będzie, no bez tego zdecydowanie lepiej wygląda. Więc bez tych narożników to zróbcie. Będzie to wyglądało znacznie, znacznie lepiej. W sumie tutaj to też możemy rozwalić. I postawić to. I tutaj tak samo. No i wygląda to lepiej niż jeżeli by było z tymi. Także bez tego i wtedy będzie wyglądało zarąbiście. Z przodu za wiele do roboty nie mamy, ze względu na to, że przedłużamy to po prostu o 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I prowadzimy to dotąd. Tutaj robimy w taki oto sposób, żeby tu było wejście na 3. No i tutaj oczywiście również robimy na 6. W taki oto sposób. Ok, i teraz jedyne, co nam pozostało, to tak o. Tutaj robimy sobie wejście z tego. Tutaj wykładamy stone'em. Tutaj idą jeszcze deski. A tutaj wycinamy sobie jakiś wzorek i sadzimy sobie drzewko. Także ja to teraz wam po prostu przyspieszę. Ok, i w taki oto sposób nam się to prezentuje. Tamte drzewko zdecydowanie jest lepsze niż te też, takie jakieś zmutowane mi wyszło. Te drzewko wygląda wiele lepiej, także większość z was pewnie je sobie zbuduje. Co nie jest głupim pomysłem wcale. I tak oto się prezentuje cały nasz zrobiony domek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Liczę na to, że ktoś się pochwali. Liczę na to przede wszystkim, że jeden z moich widzów, który zawsze przerabia wnętrza, ty, drogi widzu, na pewno wiesz, ja zawsze zapominam twojego imienia i nazwiska, a chciałem cię właśnie też dzisiaj podziękować ci na odcinku za te wszystkie wnętrza. Wypadła mi nazwa, jak coś, to jak znowu wyślesz tamtą willę, tą pustynną, zrobioną i tą, to ci podziękuję w kolejnym odcinku najwyżej. Mam nadzieję, że się wyrobisz do czwartku, bo pewnie w czwartek będę nagrywał kolejny odcinek. Czyli do dnia, muszę sobie sprawdzić w kalendarzu, do dnia do 8, jeżeli się wyrobisz z tą willą i z tą pustynną, to do 8, oczywiście mówię o 8 lutego rano, to podziękuję ci w kolejnym odcinku. Także za ten pomysł możecie podziękować jeszcze raz w komentarzu dla Łukasza Kwapień, bo nazwiska się nie odmienia. Jednak nazwiska się serio nie odmienia. Także dla Łukasza możecie podziękować w komentarzu. Zapraszam was na grupkę, jeżeli chcecie również, żeby któryś z waszych pomysłów znalazł się na odcinku i żebym wam podziękował. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Jak budować w Minecraft. Oczywiście, jeżeli nie widzieliście innych domków, a macie ich tu naprawdę sporo, to zajrzyjcie po prostu do playlisty z Jak budować w Minecraft. Z mojej strony to wszystko. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, włączajcie powiadomienia i udostępniajcie ten film. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema, na Rapeus i ja. Cześć!